Zmieniłam suchy pędzelek. Tamten już wydawał się podobny. I po prostu dalej robię to samo. Zmiękczam przejścia. Dopiero teraz, na tym etapie, dopiero teraz wprowadzam czerń, to znaczy tutaj będę starała się podkreślić linię oczu. Czerń musi być dość rozcieńczona. Teraz powtarzam te linie, które są zaznaczone akwarelą. Bardzo ostrożnie i delikatnie, gdyż wprowadzenie zbyt dużej ilości czerni to może bardzo po prostu zniszczyć rysunek. Na tym etapie jest niezwykle ważne, żeby patrzeć na jedno i na drugie oko. Żeby jakby jednym często spoglądać na jedno i drugie oko. Żeby nie stworzyć jakiegoś zeza, jakiegoś przemieszczenia. Muszę mieć ciągle w pamięci, jak wygląda drugie oko. Najważniejsze tutaj jest, żeby prawidłowo kształtować oczy, jest linia rzęs i tęczówka. Linia górnych rzęs i tęczówka. Poprawiam czernią załamanie powieki, żeby było wyraźne. Dobrze. Teraz najważniejsza rzecz to jest tęczówka. Tęczówki muszą być okrągłe, równiutkie. Tutaj na razie robię je w czerni, przy tak małym obrazku robię je po prostu w czerni. Wprowadzę kolor później na wierzch. Linia brwi zostaje później.
Teraz szarość oka. Odrobina bieli. I tamaryny. To jest czerwony. Na tym etapie można też poprawić rysunek oka, jeżeli coś wyszło nie tak.